16 stycznia, czwartek, Mateusz Ciesek. Witam Państwa, zapraszam na wydarzenia. A dziś w programie. W zabrzeńskim przystanku 11 odbyły się warsztaty kulinarne dla młodych pasjonatów gotowania i pieczenia. Robimy dwa rodzaje ciasteczek. Wyjątkową wystawę laureatów konkursu plastycznego Karykatura Ślązaka można oglądać w galerii Cafe Silesia. Chodzi o to, aby młodzież aglomeracji śląskiej, katowickiej skłonić do poznania historii Śląska, do odkrywania bardzo ważnych szczegółów związanych ze Śląskiem. Mali pasjonaci gotowania i pieczenia doskonalili swoje umiejętności kulinarne podczas warsztatów, które odbyły się w zabrzeńskim przystanku 11. Tematem zajęć były słodkie wypieki. O tym, że ferie zimowe mogą być świetną okazją do nauki gotowania czy pieczenia, przekonali się młodzi uczestnicy warsztatów kulinarnych. Dzisiaj robiłam ciastka. Jakie ciastka robiliście? Kolorowe babeczki. Jak wykonać takie ciastka? Co trzeba zrobić po kolei? Ciastka to masę i cukierki, M&M'sy. Nam się podobało, jak robiliśmy ciasteczka. A mi się podobało ogólnie wszystko. Jajka bardzo ładnie rozkrobiłam, ale Natalia z skorupkami. Nie, to moja koleżanka ze skorupkami zrobiła. No ale chyba dzisiaj się już nauczyłyście i będziecie wiedziały na przyszłość, jak to się robi. Bo już tu byłyśmy. Tematem przewodnim warsztatów były słodkie wypieki. Robimy dwa rodzaje ciasteczek. Wymyśliliśmy sobie, że takie dziecięce ciasteczka karnawałowe, jedne będą z kolorowymi drażetkami, drugie będą muffinki z elementami zimowymi, chociaż za oknem aura nie za bardzo dopisuje, to będą bałwanki. No i myślę, że właśnie na tym etapie dekorowania ciastek dzieci bardzo lubią taki temat. Dzieci są bardzo inspirujące, bardzo lubię pracować z dziećmi. Myślę, że taki jest cel, żeby pokazać dzieciom, że gotowanie i pieczenie jest fajne. Jaka jest różnica pomiędzy właśnie zajęciami dla dzieci i dla dorosłych? Warsztaty dla dorosłych są cichsze na pewno, nie ma takiego gwaru. No i też nie trzeba pomagać uczestnikom warsztatów. Przy dzieciach, no to wiadomo, trzeba pomóc i odważyć, i sprawdzić, czy jest w środku dany składnik. Trzeba bardziej uważać. Mali cukiernicy zakończyli warsztaty z wypiekami nie tylko na twarzach. W galerii Cafe Silesia można oglądać wystawę laureatów konkursu plastycznego Karykatura Ślązaka. Do tej pory młodzież sportretowała m.in. sportowców, lekarzy, muzyków, aktorów oraz pisarzy. Karykatura Ślązaka. Po raz 15 organizujemy projekt, bardzo ważny myślę dla Śląska. W 2002 roku rozpoczęliśmy tworzenie tego projektu. Pomysłodawcą byli uczniowie naszego koła dziennikarskiego, mieszczącego się w ognisku numer 4 do tej pory. Dlaczego karykatura Ślązaka? Chodzi o to, aby młodzież aglomeracji śląskiej, katowickiej skłonić do poznania historii Śląska, do odkrywania bardzo ważnych szczegółów związanych ze Śląskiem, a przede wszystkim tych osób, historię osób, których tworzą tą aglomerację, ten Śląsk. Także to jest przede wszystkim taki zamysł. Mogłoby się wydawać, że karykatura to jest troszeczkę satyra, trochę żart, natomiast nie w tym przypadku. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby wyszczególnić, wyolbrzymić te cechy charakteru danej postaci w kontekście architektury, w kontekście miejsca z nim związanego. Więc jest to kolejny pretekst tego, aby młodzież, aby dzieci poszukiwali tej historii i odkrywali na nowo. W ciągu tych ostatnich lat ocieraliśmy się o tematy sławnych śląskich sportowców, architektów, plastyków. W tym roku byli to pisarze. Przede wszystkim
pan Janosz wiódł prym, natomiast jury bardzo doceniało to, że jest bardzo wysoki poziom. Jest to wystawa laureatów konkursów od 2011 roku, natomiast nie ma wszystkich prac, ponieważ jest ich bardzo dużo, zostały ściśle wyselekcjonowane. Serdecznie zapraszam na wystawę do 20 lutego, wystawę w Muzeum Café Silesia w Zabrzu. Kolejne odsłony są w Miejskiej Bibliotece. Informacje na temat kolejnych też wystaw są na stronie Ogniska numer 4 i tutaj też zapraszam do naszej strony i informatora naszego. Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza na spotkanie współorganizowane przez Instytut Pracy i Edukacji operatora konkursu Śląskie Lokalnie 2020, które będzie poświęcone nowemu naborowi wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza zabrzeńskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby, które lubią działać na rzecz miasta i jego mieszkańców na spotkanie informacyjne organizowane w naszym centrum 30 stycznia o godzinie 17. Dotyczy ono Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zwanego Śląskie Lokalnie 2020. W tym roku Instytut Pracy i Edukacji jest tur operatorem tego projektu, tego funduszu, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie. Dla organizacji, młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, nabór rusza już 2 lutego. Przeznaczona jest kwota około 600 tysięcy. Można uzyskać granty od 1000 do 5000 zł. Zapraszamy wszystkie osoby na to spotkanie, w ramach którego Państwo poznacie zasady składania wniosków, zasady rozliczeń, terminy, ponieważ nasze miasto jest miastem, które stawia na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje nam się, że ta inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony Państwa oraz uzyskacie Państwo na tym spotkaniu wszelką pomoc w zakresie tworzenia tych wniosków. Reasumując, należy powiedzieć również o tym, że udział w tych projektach jest dla Państwa szansą spróbowania swoich możliwości, realizacji ciekawych inicjatyw oddolnych, a co jest ważne dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, nie wymaga wkładu własnego. Zapraszamy Państwa 30 stycznia 2020 roku, godzina 17, Centrum Organizacji Pozarządowych, Zabrze, ulica Prodzińskiego 4. A teraz zapraszam Państwa na przegląd lokalnej prasy. Zabrze płaci 450 tysięcy zł rocznie za kurs autobusu, którym jeżdżą przede wszystkim mieszkańcy Gliwic i Bytomia. Chodzi o numer 850. Przyglądamy się jego trasie, pytamy się wszystkich zainteresowanych, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego płacimy za autobus, z którego zabrzanie właściwie nie korzystają, czy będą jakieś zmiany, czy będą jakieś przystanki w Zabrzu. O tym w materiale pod tytułem Przystanek kosztowy. Kosztowne była strata 81-letniego zabrzanina. Oszuści na policjanta zgarnęli mu 60 tysięcy złotych oszczędności. Inny zabrzanin natomiast wykazał się zimną krwią, gdy próbowano go okraść z oszczędności. Powiadomił pracowników banku, policja wkroczyła do akcji. Szeroko o tej sprawie także na pierwszej stronie najnowszego wydania Głosu Zabrza i Rudy Śląski. Zabrzanka na 102 lata. Byliśmy na urodzinach, rozmawialiśmy z jubilatką. Pamięta zresztą nasze poprzednie wizyty urodzinowe. Prezentujemy sylwetkę, piszemy, jak się miewa, jak to się stało, że jest w tak dobrym zdrowiu, mając tyle lat i gdzie w tej chwili mieszka. Na zielonych, ekologicznych stronach, szeroko o elektrycznych rowerach, ale przede wszystkim piszemy o nowej, zielonej pracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 41, a także o tym, jak miliony złotych idą na termomodernizację, gdzie, dla kogo,
w jaki sposób, tak jak już mówiłem, na zielonych, ekologicznych stronach. W dzisiejszych nowinach piszemy m.in. o kilku wstrząsających wydarzeniach kryminalnych. Po pierwsze, jest to historia z Biskupic, gdzie 39-latek przez kilka godzin przykuł do kaloryfera, bił i więził swoją byłą konkubinę. Jest również historia o tym, że ponownie uaktywnili się oszuści, którzy kradną na wnuczka lub na policjanta. W dwóch historiach z zeszłego tygodnia w jednym wypadku udało im się okraść osobę starszą, w drugim wypadku policja zdążyła temu przeszkodzić. Jest również historia o zamknięciu domowej browni pewnego Zabrzanina, który nie dość, że na własnym podwórku produkował alkohol, to jeszcze dobrze żył z jego sprzedaży. Na drugiej stronie nowin kibicujemy Zabrzaninowi, który startuje w programie Sanatorium Miłości i szuka swojej drugiej połowy. Również w nowinach pierwszy chyba po nominacji wywiad z Aliną Nowak, która z Urzędu Pracy w Zabrzu przeniosła się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Piszemy również o nowych cenach biletów komunikacji miejskiej, która w tramwajach i autobusach będzie taryfa obowiązywała od 1 marca. A warto również przeczytać, na co wydamy 1 140 000 000, bo na tyle opiewa tegoroczny zabrzeński budżet. Mówi o tym w rozmowie w Cztery Oczy pani Joanna Ilnicka, zastępca skarbnika miasta. Relacjonujemy również wydarzenia, które odbywały się w ostatnim tygodniu, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dzięki której udało się zebrać 260 tysięcy złotych, a także relacjonujemy imprezę 3 kluby 1 cel, która odbyła się w poniedziałek w hali Pogoń. Całą stronę poświęcamy na życzenia, które nadesłali dla babci i dziadków nasi czytelnicy. Przeglądem prasy kończymy czwartkowe wydarzenia. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.